Rozmawiamy o tym na początek. Dzień dobry przede dzień dobry, wszystkim. Dzień dobry. Tak, ten, dzień dobry. Na początek. Chciałem zapytać o pewną rzecz, na ile prostownica do włosów i mocny lakier do włosów mają jakiś związek z akceptacją siebie. Powiedz, proszę, bo ponoć wiesz. No myślę, że mają dość dość istotne, bo są używane u kobiet, które mają kręcone włosy, prostownica się używa po to, żeby je wyprostować, bo zazwyczaj wtedy dziewczyna, która posiada kręcone piękne włosy, chce mieć proste. Natomiast lakier no żeby to wszystko ugruntować, Tą prostotę. Mam wrażenie, dobrze że jest pojętą e, e, dobrze pojętą e, prostotę. Natomiast e, dziś, oczywiście, jest to narzędzie, które jest u mnie w szufladzie w łazience po prawej stronie, e, od czasu do czasu używane. Ale już nie tak, że musi być każdego dnia. Mm. Czyli akceptuję te włosy też. Czyli wtedy, kiedy też... masz ochotę, może być, bo tutaj, na... tak. żeby osadzić to wszystko w kontekście, chodzi e, tak, o tak. Twojego Facebooka i to Afro Girl. E, tak, tak, dokładnie. Czyli ta Afro Girl jest jak najbardziej, już jest zaakceptowana. Więc... Od kiedy? Od. Nie no, no, będzie o datę z będzie go... Będzie mieć z 8-9 lat, mniej więcej. Tak, jakoś, jakoś. Wtedy ten przełom nastąpił, czyli tak po 30 za chwilę. No, to, to ważna cezura w życiu, ta mityczna trzydziestka. Nie, czy, nie, myślę, że nie? to raczej jakaś taka, że tak powiem, akceptacja po prostu siebie i tego, że w sumie, jeśli tak mnie, że to tak powiem, stworzono, no to może nie jest to takie wcale złe. Sprawdźmy, jak wyjdziemy z tym czymś na głowie do ludzi, jak oni to odbiorą. Odebrali świetnie, więc zostało. Hmm. Od... Pewnego czasu o pewne rzeczy walczysz, nazwijmy to, na deskach teatralnych. Tak, Stoisz tak, za tak. pewnym przedsięwzięciem. No i tutaj, jeżeli można byłoby poprosić o parę y słów. Y czy czarno widzisz sukces pewnej sztuki teatralnej? No, myślę, że ten sukces już został osiągnięty nawet w pewnej, w, pewnej, w pewnej materii. Jesteśmy po premierze spektaklu Czarno to widzę, czyli wymieszani, posortowani. Komedii, która w sposób lekki, przyjemny traktuje o tematach trudnych, akceptacja. Tolerancja, jej brak, Polska, nasze polskie przywary, wady, ale też trochę, że tak powiem, to, jak nasz kraj jest widziany oczami obcokrajowców. Czy też osób wykluczonych, ale wszystko naprawdę podane na przepięknym talerzu, w świetnej obsadzie, w doskonałej reżyserii Ewy Kasprzyk i Olafa Lubaszenki. I to gramy w całej Polsce, gramy też na świecie. Kolejny spektakl 23 bodajże maja Palladium, później gramy w czerwcu, 4 w Dom Kultury Świt. No i później już zapewne na stronach naszych. Proszę, zachęcam do oglądania Czarno to widzę, e -kom Pl. tam dokładna rozpiska i marszruta. Trudna sprawa, trudna rzecz, żeby to w ogóle stworzyć, ale ten pomysł powstał u mnie w głowie mniej więcej ponad 3 lata temu. Zadzwoniłam do Marcina Szczygielskiego, bo ktoś powiedział, że jest najlepszy w Polsce, jeśli chodzi o teksty sztuk teatralnych, zwłaszcza komedii. Mówię, słuchaj, chciałabym stworzyć sztukę, która z jednej strony by wypełniała pierwszy filar mojej fundacji i drugi, czyli edukację dzieci. W Afryce, tam gdzie buduje szkoły, a z drugiej strony w Polsce walkę o tolerancję, akceptację, szacunek do różnorodności, nawet inności. I Marcin zrobił to w sposób, myślę, że fenomenalny. To też wielki sukces na dzień dzisiejszy naszego spektaklu. Gdziekolwiek się nie pojawimy, bilety są sprzedane od razu. No i się mogę pochwalić, że moja stacja matka, czyli TVN. Kupił prawa do ekranizacji. Więc liczę, że może uda się kiedyś faktycznie zobaczyć nawet mhm. w kinie naszą komedię na podstawie sztuki teatralnej. Powiedz, proszę, jeżeli chodzi o motywację do stworzenia czegoś takiego, na ile jest tutaj jak gdyby sytuacja z, z Twojej perspektywy w Polsce, na ile jest dobra, a na ile zła? Biorąc pod uwagę to, że coś takiego powstało, z jednej strony można spojrzeć na szklankę w połowie pełną, z drugiej strony w połowie pustą, bo wiesz o co mi chodzi. Czy Ta. Twoim zdaniem sytuacja jest na tyle, jeżeli chodzi o ogólnie pojętą mhm. tolerancję, zła? że trzeba tworzyć takie sztuki, a na ile jest już dobra, dlatego że takie sztuki mogą być przede wszystkim komediami, więc mówienie w sposób lżejszy o pewnych trudnych tematach. Tak. Ja myślę, że tutaj raczej ja postawiłam na to, jak ja to widzę, a myślę, że jestem jedną z nielicznych osób w tym kraju, która może śmiało mówić o braku tolerancji, bo jakby sama miałam z tym do czynienia względem mojej osoby czy też mojej rodziny. Ja jakby wychodzę z takiego domu, jestem tak Wychowana, że czasami lepiej pewne sprawy nie że potraktować lekko, czy tam się z nich śmiać, ale nad trudnymi tematami warto stworzyć taki parasol lekkości. I właśnie to jest taki trudny temat, ta tolerancja i brak niestety w Polsce w ostatnich miesiącach, latach. Mam wrażenie, że jest coraz gorzej, dlatego postanowiłam. Przekonać ludzi do tej akceptacji tego drugiego człowieka, niezależnie od tego, z kim sypia, kiedy sypia, w jakiego Boga wierzy, do jakiego kościoła chodzi, czy w ogóle chodzi do tego kościoła, tak de facto, czy z jakiego kraju pochodzi, albo jaki ma kolor skóry, żeby po prostu Uśmiać się troszkę z tego, odczarować a przez to no właśnie, troszkę odczarować ten taki pozamykany czasami nasz schemat, że to są takie poważne bardzo tematy i, i na ten temat trzeba mówić bardzo poważnie. Bo ja uważam, że jeśli uczyć tolerancji, to właśnie w taki sposób, mhm. po prostu uśmiechem wierdzi, że dziś jest tak źle jak nigdy wcześniej pod pewnymi względami do, można aż do takich wniosków. Nie, się ja tutaj myślę, posunąć. że jest ja Mówi, myślę, że, że jest, jest coraz gorzej. Tak, w tej Naprawdę? materii mam wrażenie, że jest coraz gorzej, ale myślę, że m, właśnie mam wrażenie, że ten XXI wiek w zasadzie powinien być wiekiem jeszcze większej otwartości ale przez dość skomplikowaną chyba u nas w kraju sytuację polityczną i taką nagonkę troszeczkę na, na, na tą inność czy różnorodność, no, okazuje się, że to wcale nie jest takie oczywiste, że my, żyjąc w Europie, wśród tylu państw i wśród tylu wspaniałych, otwartych zasad, też te zasady powinniśmy wypełniać. Tutaj u nas, mam wrażenie, jest taka nagonka, żeby mieć swoje tylko zasady i żyć według tych swoich zasad w Polsce. Ale my nie jesteśmy tutaj na tym kontynencie sami i powinniśmy szanować to wszystko, co się tutaj e, dzieje. E, i, I jakby dlatego ta sztuka. Po prostu mm. dlatego i po to też, żeby skończyć szkołę dla dzieci ulicy w Ganie. Czyli to też jest kolejny trudny temat, no bo mnie osobiście nie było łatwo zebrać pieniądze, żeby zbudować szkołę tysiące kilometrów stąd dla afrykańskich dzieci, bo ja słyszałam cały czas, a dlaczego ty budujesz szkołę w Afryce? Przecież nam są potrzebne szkoły. No nie, proszę Państwa, nam są niepotrzebne szkoły. Mamy mm. mnóstwo szkół, mamy sytuację perfekcyjną w zasadzie, bo nie ma. E, Dziecka, które skończy 15 lat bez szkoły podstawowej. A w Afryce to jest nagminne, że dzieci chodzą, mają 12, 13, 14 lat, pracują niewolniczo gdzieś i się po prostu nie uczą. Mm -hmm. To jest jakby tam, to jest jak najbardziej, że nie chcę powiedzieć standardem, ale. Tam to się dzieje, u nas nie ma takiej opcji. Hmm. Wyobrażasz sobie Pan, wyobrażasz sobie ty tutaj kogoś, kto ma 12 lat, nie chodzi do szkoły po prostu, bo mu się nie chce, albo bo mu mama każe iść pracować niewolniczą, gdzieś no nie, nie ma czegoś hmm. takiego, więc pomagam tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna parę słów o tym, jak działa się w Afryce, aby stworzyć takie rzeczy, trochę inne realia, miejsce, w którym jesteś postrzegana jako dziwna Europejka, która tak. działa w jakiś dziwny sposób, prawda? Biała murzynka, tam to jestem nazywana dokładnie, jak przyjeżdżam. Ogólnie w Afryce cały czas jest takie pojęcie, że biały to biały to przyszłość, to inność, to coś lepszego, to pieniądze. Mm. Natomiast to, co ja jakby im daję dzieciakom i jakby tej całej inicjatywie, to im daje poczucie, że ich kontynent jest najwspanialszym miejscem, uważam, na świecie, najbogatszym złoża, surowce, ale to, czego im brakuje, to tak naprawdę dobrego zarządzania tym wszystkim, co posiadają. Bez edukacji tego nie będą w stanie niestety zrobić i nawet choćby mieli złote drogi tam, to, 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 to i one będą bezwartościowe, jeśli ktoś nie będzie potrafił te, tych złóż odpowiednio wykorzystać. I to się dzieje i to się działo przez lata niewolnictwa w Afryce. Więc teraz czas na to, żeby my, żebyśmy my, Europejczycy, dali im edukację, która pozwoli im być samodzielnym. I to się staram po prostu w sposób myślę, że dobry, mądry, przekazywać dzieciakom mm. w Ganie właśnie. A propos tolerancji, ksenofobii z drugą stronę nieakceptowania nie, nie jakkolwiek pojętej mhm. inności i jeszcze w nawiązaniu do, do tego jak sytuacja wygląda w twojej ocenie dziś i cofając się do mhm. owej jeleniej, za tak. góry lata 80 90 mała dziewczynka wychowująca mhm. się w jednak no nie gigantycznej metropolii gdzie no, inności... kiedyś to było miasto wojewódzkie zawsze moja babcia podkreśla. O, Dobrze, to zdjęcie to z wszyscy... Góry. O, proszę. Więc teraz tutaj będzie gigantyczna fala hejtu wobec tego, co ośmieliłem się powiedzieć, rozumiem, cała Jelenia Góra, Nie. albo Solidarnie nawet Zielona Góra też się podepnie, Zaraz prawda? Tak, Broniąc. obok prawie powiedzmy. Jak, jak to wszystko wyglądało w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś wcześniej, że w życiu spotkało cię jednak sporo tych złych rzeczy, ciebie, twoją rodzinę. Jak sprawa, sprawy wyglądały wtedy i In... W osadzeniu tego w kontekście tego, jak ta Polska dziś wygląda, na którą tutaj twierdzi, że wciąż nie, nie, sytuacja jest daleka. Idealna. Ja myślę, że w, wtedy było zupełnie inaczej, ale tak de facto największych chyba boli i jakby takie problemy z tytułu e, posiadania ciemnoskórego męża miała moja mama, no i mój tata, który był Afrykańczykiem, który przyjechał do Polski na studia. Którzy pobrali się, mieli dwójkę dzieci, dwójkę mulatów, pewnie jedynych mulatów wtedy na tamte czasy, wiele nie górze. Hmm. <laughs> Może w ogóle na Dolnym Śląsku <laughs> I, i ich życie w, w tamtych realiach. Natomiast myślę, że mm, ogromne poczucie wartości, mm, poczucie jakby takiej mądrości y, takim osobom pozwala przetrwać. Tak? No i uważam, że duma, która Akurat jest domeną asantów, czyli premienia, z którego ja się wywodzę, z Ganek, gdzie mój tata się urodził. Pozwoliło jednak wiedzieć i zdawać sobie sprawę z tego, że jest się wartościowym człowiekiem, niezależnie od tego, co ktoś mówi na ulicy, jak ciebie przezywa i krzyczy, to Ty doskonale wiesz, ile jesteś warta. Mm -hmm. Ale takie sytuacje zdarzały się no często. pewnie. Jako dziewczynka i mi, i mojemu bratu w szczególności, to często opisywałam w mojej książce koszka czekolada. Natomiast myślę, że tamte czasy to oczywiście jest przeszłość, bo, bo teraz ludzie robią to w bardziej wyrafinowany sposób, czyli mamy internet, w którym bezkarnie myślą, że bezkarnie mogą obrażać osoby które są po prostu i mają inny kolor skóry, czy też, no, tak jak wspomniałam, inne wyznanie, inne, inne podejście i spojrzenie na pewne sprawy życiowe. Ale tutaj muszę powiedzieć, że jakby na tym polu bardzo mocno, że tak powiem, też działamy i, i mamy no, trzy kancelarie prawne, które skrupulatnie wyszukują tych, którzy starają się nas obrażać nas, mnie, moją rodzinę. I zazwyczaj e, środki, które wygrywamy z procesów, bo coraz więcej jest tych wygranych procesów, mm -hmm. są przekazywane oczywiście na cele charytatywne, więc to tak nie jest, że już to jest bezkarne w Polsce. No i myślę, że jeszcze tak jest 10-15 lat, a będzie może tak, jak w Ameryce, że nie będzie można naprawdę kogoś bezcześcić po prostu bezprawnie mm -hmm. w internecie, chociażby. Z tego dnia dzisiejszego ja mm -hmm. jednak jeszcze z uporem mm -hmm. godnym lepszej sprawy, mm -hmm. cofnę się mm -hmm. W przeszłość owa dziewczynka troszeczkę podrosła, i w nawiązaniu do tak. rodziców, mama, absolwentka politechniki i ochrony środowiska, ojciec, kardiochirurg. Tak. Córeczka zaczęła zajmować się miliardem rzeczy, ale jednak tak. z innych bajek. Na Co ile kusiło tyle? na jakimś etapie życia pójście ścieżką zawodową któregoś z rodziców, a na ile to. Tata nie chciał. Było jednak. Tak, tata zawsze chciał, żebym poszła na medycynę. Nawet pamiętam, jako dziewczynka w domu przechodził przed operacjami, ja siedziałam z nim, tam te szwy jakoś razem utrzymałam, te nici i tak dalej. Zresztą zawsze manualnie byłam bardzo uzdolniona. Natomiast oczywiście no, stwierdziłam, że nie będę robić tego, co tata mi każe. <grych> A że zawsze chciałam być samowystarczalna i jednak zawsze moim ideałem była moja mama, która była później bizneswoman i że tak powiem, no, zawsze mam córeczką mamusi. No to mówię, muszę robić tak, żeby sama zarabiać na siebie, na, na, na swoją rodzinę, na swoje dzieci, bo nigdy w życiu nie wiadomo, jak się potoczy. No, więc wybramy ekonomię, a w ekonomii w zasadzie zarządzanie, które do dziś mi się przydaje przy prowadzeniu różnych biznesów, także fundacji. A w międzyczasie, oczywiście, też jakieś swoje mniejsze, większe biznesy prowadziłam. Pierwszy i na studiach, Tak, to tak. O tak. Hair zaczęło tak. się od, od tego, od czego zaczęliśmy rozmowę, od tak, włosów. O, mi się zaczęło właśnie od włosów, i to był naprawdę fajny taki, jak ja to się śmieję, zawsze mini biznesik. No ale to też pokazywało, jaką osobą już wtedy byłam jako bardzo młoda dziewczyna, że jednak no, chciałam, y, gdzieś tam zauważyłam niszę, no i stwierdziłam, że to jest fajne, żeby robić takie warkoczyki. Miałam do tego taki mał, mały zespół, trzy miasta duże w Polsce, w których miałyśmy okazję to, to wykonywać. I to był fajny, fajny czas, 2-3 lata. jakby... Ale to jeszcze nie był pierwszy milion. Nie, 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 nie. Nie. nie, nie. nie. I... No i tak de facto już dalej to później wyznaczyło jakiś, że tak powiem, rytm i porządek, później była oczywiście telewizja i dopiero po kilku latach w zasadzie pracy w telewizji znowu ta chęć do prowadzenia jakichś biznesów znowu się u mnie, że tak powiem, urodziła, bo ja po prostu jestem taką osobą, tak, numerologiczna piątka, która na miejscu nie usiedzi, mhm. cały czas muszą być nowe wyzwania, nowe zadania, okay. nowe projekty i, i co jest bardzo ważne, trzeba je dowozić. Trzeba je dowodzić. Więc jak ja powiedziałam, że zrobię sztukę, to ja po prostu dowiozłam. Jak powiedziałam, obiecałam dzieciom w Ganie, że im zbuduję tą szkołę, to zrobię wszystko, żeby tą szkołę im zbudować i dotrzymać swojego słowa. Więc nie każcie mi obiecywać czegoś, bo pewnie e, będą musiały tego dotrzymać. A nie wytniemy, więc, więc pozostanie tutaj. Tak. No, a bo... a propos owej telewizji, no bo w tym momencie, gdybyśmy mieli tutaj wymieniać całą listę twoich dokonań telewizyjnych z różnych bajek, no to pewnie Zeszłoby nam się do, do następnego roku. Tak. Na ile na tym etapie życia, na, na którym jesteś zawodowo, ta telewizja jest priorytetem, bądź jednym z głównych priorytetów, a na ile tych godzin w dobie przede wszystkim brakuje na to, żeby rozkręcać ją, rozwijać dalej? Ja myślę, że jest teraz jest ważna bardzo, ale jest obok jest obok, natomiast to też muszę powiedzieć, że tak de facto w zasadzie od kwietnia zaczynam zdjęcia do nowego swojego programu, który walczyłam bardzo długo, jak pewnie wiesz mój, mój konik i moje wielkie serducho to to design, dobre wzornictwo, bardzo to lubię, więc taki, taki program od, odpalimy niebawem, właśnie o wybitnych architektonicznie domach w Polsce i całej otoczce wokół tego stworzonej, bo, bo to lubię, bo, bo udało się, że tak powiem, przekonać partnerów, żeby to spróbować zrobić. I to pewnie zajmie znowu jakąś część mojego czasu. Natomiast hmm, Fajnie jest, że jestem już na takim etapie życiowym, że mogę robić to, co po prostu kocham, to, co lubię. I naprawdę życzę wszystkim takiego komfortu w życiu, żeby było. Fundacja to jest dla mnie wielka, wielka przyjemność, praca. Tak? Oczywiście są to nerwy straszne <laughs> I, i, i ta chęć jednak realizacji, wypełnienia wszystkich świadczeń dla naszych partnerów, którym się też pewne rzeczy oczywiście obiecuje za, za te środki, które przekazują na nasze cele. Ale mimo wszystko jest to wielka przyjemność, i jakby ja nie za bardzo czuję, że pracuję po prostu. No, no czyli Ja nie za bardzo życia. czuję, że pracuję i naprawdę jest to wielka frajda przyjść do tvn 24 powiedzieć, jaka będzie pogoda, zaplanować zdjęcia do, do programu, później pojechać do siebie do firmy, do biura, spotkać się ze swoimi współpracownikami, zespołem, zaplanować działania. Um, oczywiście w międzyczasie się podenerwować, powkurzać, pozmieniać różne rzeczy, ale tak, tak de facto nie czuje człowiek tej, tego ciśnienia już. I to samo się tyczy również u mnie w domu, na przykład, co do mojego ukochanego, mówię, mojego, małego księcia, czyli mojego synka. Niestety, po 16 do 21 nie w stanie do mnie się praktycznie nigdy dzwonić. To jest czas z nim, on jest, że tak powiem, odbierany ze żłobka i, i jego, a jest na tyle absorbujący, że ten czas jemu poświęcam. Mm -hmm. W międzyczasie wskakuje 18 stoletnia e, Vanessa, <laughs> która na szczęście już rozumie to, że brat mm -hmm. jest absorbujący. E, natomiast e, wszystko to wcześniej, co się dzieje, to są sprawy zawodowe. Mm -hmm. A propos połączenia życia prywatnego z rozmowami o biznesie, mm -hmm. no, wypadałoby tutaj napomknąć o panu Rafale. No to panu Rafale po prostu. E, na ile w rozmowach <laughs> prywatnych. Y, po, pojawiają się wątki radzenia drugiej strony, z jednej strony, wiesz, no jesteś... No, nie jest wybitnym biznesmenem, no, jest świetnym ale ty przedsiębiorcą. No, jesteś tą panią bizneswoman z jednak osiągnięciami. Kto komu bardziej doradza, no, jak, pro, jak prowadzić biznesy i... Ja doradzam, muszę przyznać, w naszym związku, jeśli chodzi o sprawy jakieś wizerunkowe, to na pewno tak. Mm -hmm. Natomiast Rafał, jeśli chodzi o biznesowo, oczywiście z, jest fenomenalny, wybitny i, i jakby ten. Natomiast w naszych wspólnych biznesowych przedsięwzięciach mamy jedną, myślę, że bardzo fajną zasadę. Jeśli jakikolwiek z naszych biznesów, a już jest ich kilka, sprawia, że gdzieś między nami się, że tak powiem, dochodzi do konfliktów na tym polu. Mm -hmm to jest czas, żeby ten biznes z, z niego odpuścić. A. I jest to prosta zasada i jakby jak za bardzo zaczyna ten temat wchodzić w nasze życie prywatne, e, naszą relację, jest jakby koniec tematu. Hmm. Rozumiem, że chodzi o sytuację tego rodzaju, że na przykład masz firmę, musisz wysyłać towary, a chcesz wysyłać je przy pomocy jakiejś innej firmy niż. Nie, no to, 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 są, to są jasne zasady. Oczywiście nie korzystam z innych, że tak powiem, firm kurierskich, logistycznych niż Impost. Więc jakby to jest naturalne, no, ale też jest spora grupa tematów biznesowych, które są w ogóle mhm. kompletnie inne. Jak wiesz, pewnie Rafał jest. No, człowiekiem, który no w, w, i, i ma fundusze i jakby inwestuje w, w, w nowe technologie, więc jakby tych tematów jest naprawdę sporo na agendzie. Mamy część takich tematów, które mają być dla nas jakby taką przyjemnością. Natomiast jest to prosta po prostu zasada. Jeśli cokolwiek z tematów biznesowych za bardzo, że tak powiem, wkracza w nasze życie, relacje, to jest temat po prostu do usunięcia z naszej mm -hmm. listy, bo jest dla nas najważniejszy, najważniejszy nasz związek, nasza relacja, dzieci i to, żeby było po prostu między nami dobrze. Mm -hmm. Czy. <laughs> Tutaj ścieranie się na płaszczyźnie zawodowej bądź prywatnej ze ślązakiem, jednak jakby nie spojrzeć, ma jakieś plusy, minusy. No, umówmy się, mamy do czynienia z Hanysem z raci z... Boża, spod, spod raci Boża. Bardzo specyficzny gatunek ludzi, jednak na ile tutaj to zauważasz jakieś cechy osobowościowe w jego przypadku, a na ile nie. No Jest oczywiście w pewnych kwestiach bardzo y, zasadniczy i jakby ma swoją wizję, natomiast co jest bardzo ważne, to nie jest facet, do którego nie docierają argumenty. Ja tak samo nie jestem kobietą, do której po prostu nie docierają argumenty, jeśli y, ktoś w sposób y, konstruktywny mi coś tłumaczy, i ja tak samo ja w drugą stronę, tak, jak najbardziej, jest to zawsze zrozumiałe. Mm, czyli rozumiem tak. otwartość umysłu. Tak, jest wielka po... otwartość, zarówno po mojej stronie, jak i po, po Rafała stronie. Myślę, że każdy z nas też stara się wyciągać z tej drugiej osoby te jego najlepsze rzeczy, i, w, i, w te, i jakby ta osoba się wtedy tymi tematami zajmuje, a druga tymi, w których jest lepsza. I ja myślę, że to jest najważniejsze, bo najgorsze są chyba takie relacje, w których każdy chce. Być szefem we wszystkich sferach życia. I w domu rządzić, i w firmie rządzić, i poza firmą, i tak dalej, i tak dalej. Każdy powinien mieć swoje pole, które pięknie mhm. uprawia, ale czasami, jak że tak powiem, ktoś spojrzy, powie, Słuchaj, może spróbujesz, tak? Czy ty tak? A w sumie może masz rację. Mhm. A propos <laughs> zmian, które następują w świecie, w Polsce, bycia kobietą przedsiębiorcą, czynią. Dobrze, bo nie, czy, nie wiem, czy jesteś osobą, przy której trzeba każde słowo tutaj odmieniać. Nie, nie trzeba. Odmieniać. No, pozostajmy nie. przy owym pięknym, tak. staropolskim słowie businesswoman. O. E, na ile <noise> sytuacja w ostatnich latach zmienia się pod tym względem na lepsze, a na ile nie? Cały nurt najogólniej pojęty jednak emancypacji kobiet, na ile widzisz go w biznesie? Ja w ogóle, uw... inaczej, ja bardzo lubię pracować z kobietami. Ogólnie mój zespół to w większości to są kobiety i jakby uważam, że kobiety w wielu sprawach organizacyjnych, zarządzających są lepsze od facetów. Mm -hmm. I, I myślę, że, że to jest coś bardzo, bardzo ważnego i bardzo cennego. Zresztą kobieta od zalania dziejów, dziejów zajmowała się domem, musiała ogarnąć różne tematy, natomiast mężczyzna miał jedno zadanie iść, Złowić zwierzynę i przenieść ją. A teraz kobieta musiała zadbać o całą resztę, tak? Więc jakby ten podział według mnie, mimo tysięcy lat się nie zmienił. Tylko się zmieniły sfery, w których, że tak powiem, Pan idzie, łowi tą zwierzynę, a pani przygotowuje cały dom dzieci organizacyjnie, żeby tą zwierzynę później przygotować mhm. na obiad i zdrową zjeść. Ja myślę, że kobiety w biznesie znaczą coraz więcej, ale niestety jeszcze cały czas, bardzo długo, chyba będziemy musieli poczekać na to, żeby zarabiały tak samo jak mężczyźni. Ja z kolei wchodzę z założenia ja nie jestem feministką skrajną. Ja po prostu staram się robić swoje i poczekać na moment, w którym gdzieś to zostanie wszystko zrównane. Po prostu. Biznes jest zdominowany przez mężczyzn i nie ma się, że tak powiem, co tutaj oszukiwać. Jak się sprytną kobietą, to się potrafi to po prostu w dobrym, dobrym celu wykorzystać. Tak jak ja chociażby poprzez prowadzenie fundacji. Kobiety powinny się też takimi rzeczami zajmować, bo to o, te, te sprawy zmieniają świat. Wpływają mimo wszystko na tych mężczyzn, pokazując im jak ten świat może być lepszy? Bo to kobieta wykształcona wykształci kolejne dzieci, tak? To kobieta powie, do jakiej szkoły ma jej się jej dziecko, tak? I, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jesteśmy cały czas tą szyją. Trzymamy te mocne męskie głowy i jakby. Nie próbujmy na siłę dorabiać według mnie historii, że to my będziemy tutaj zarządzać. Niestety, świat jest zdominowany niestety stety, przez mężczyzn. Bo gdyby kobiety rządziły, pewnie wojen by nie było na świecie. I to jest jedyna szkoda, którą mogę powiedzieć. Optymistyczny akcent tak. na optymistyczny, łamany, pesymistyczny, tak. bo teraz możemy sobie gdybać, jak byłoby Więc myślę, gdyby że było. lepiej, żebyśmy tym sprytem potrafiły wpływać na mężczyzn w pozytywny sposób i zmieniać świat, niż próbowały zabrać, zabrać im władzę, bo myślę, że to nie do końca na razie jest możliwe. Mhm. Bardzo dziękuję. <noise> dziękuję bardzo.